się dzieje to zawsze. Wszystko ma swój początek. Nasza szkoła również. Ale żeby się przekonać, musimy się cofnąć w czasie. I tak rozpoczęła się jedna z ważniejszych lekcji pod tytułem Kończycka Szkoła wczoraj i dziś z okazji 85-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 35 w Kończycach. A historia szkoły sięga aż 1865 roku. Później. Która w 1936 roku na terenach ówczesnego pogranicza stanowiła pomnik polskości, a osoba naczelnika pozostała niezapomniana do dziś. Wydanie specjalne w mieście Plastyka. Kto czyta ten wie, o nic nie pyta. Kurier codzienny, czytajcie kurier codzienny. Trochę cofnęliśmy się w czasie, żeby pokazać, jak ta szkoła funkcjonowała, w jakim klimacie, w jakich latach, jak ludzie mogli wyglądać. Zbudować klimat, odtworzyć trochę to, co było. To jedyny budynek w szczerym polu, zwrócony, można powiedzieć, w kierunku ówczesnych Niemiec, który miał pokazywać siłę polskości, siłę polskiej architektury, zaprojektowany przez znakomitego architekta katowickiego Michejdę. Budynek, którym takie mamy tutaj legendy kończyckie, że jak zostajemy później w pracy na jakimś zebraniu, na jakimś projekcie, to słyszymy kroki, odgłosy i wiemy wtedy, że to sitko, patron ulicy, przy której jest szkoła, przechadza się i sprawdza, czy tutaj nam się dobrze wiedzieć, dobrze pracujemy. Także historia żyje, historia jest w nas. I w murach tej szkoły. Postanowiliśmy zorganizować taki wieczór wspomnień właściwie w rodzinnej, ciepłej atmosferze, ponieważ czujemy się tutaj w szkole rodziną. To nie tylko nasza praca, spędzamy tu wiele godzin, więc czujemy się ze sobą bardzo związani. Z tymi murami w szczególny sposób związana jest pani prezydent, która była tutaj uczennicą, następnie nauczycielem i dyrektorem, aby później utworzyć i kierować samorządowym Liceum Sztuk Plastycznych. Trudno nawet ukryć wzruszenie. Ta szkoła dla mnie jest wyjątkowa. Do tej szkoły chodził mój ojciec, chodziłam ja. Do tej szkoły chodziły moje dzieci, dziś chodzą moje wnuki. To już 4 pokolenia. Ta szkoła na mapie dzielnicy, na mapie miasta zajmuje wyjątkowe miejsce. Kawał serca zostawiłam w tej szkole i nie wstydzę się łez, które mówią o tym, że jest to dla mnie miejsce wyjątkowe. Muszę też wspomnieć, że w tej szkole poznałam mojego męża. W związku z powyższym szczęśliwe to miejsce i z największą radością i z największym wzruszeniem wracam tu właśnie do kończyckiej szkoły. Wracają też inni, i uczniowie, i nauczyciele, absolwenci oraz dyrektorowie. Po raz pierwszy przekroczyłem mury 1 września 1951 roku. I byłem tutaj kierownikiem szkoły przez 18 lat. Ja tą podstawówkę kończyłem. Ta podstawówka mnie sformatowała. Szkoła uczyła i wychowywała. Myśmy wtedy tu się kolegowali. Ja tu miałem mnóstwo kolegów. Ja do dzisiaj pamiętam nazwiska koleżanek i kolegów, z którymi szkołę kończyłem. I to jest wspaniałe. Tu na tej sali mieliśmy WF. Tutaj trzeba było, żeby zdać egzamin z męskości, wyspinać się po linie na sufit, dotknąć ręką sufitu, wtedy uchodziło się za faceta, za twardziela. Takie to były czasy. Ale nie zmieniło się jedno, przywiązanie oraz rodzinna atmosfera. Nauczyciele są super, to różnie jest, jak są na przykład oceny czy właśnie tak dalej, ale ogólnie super jest atmosfera i ja się czuję fantastycznie w tej szkole, jak ryba w wodzie. To wydarzenie to jedno z całego cyklu, który wiąże się z 85-leciem historii szkoły podstawowej. Dziwe,
organizowaliśmy dla uczniów bieg patrolowy, w którym uczestniczyła cała szkoła podstawowa. Był konkurs plastyczno-literacki. Prowadzimy również spotkania z naszymi absolwentami. Zmodernizowaliśmy hol na dole, w którym przedstawiamy w przyjazny dla uczniów sposób historię naszej szkoły, postać naczelnika przedwojennego gminy Kończyce Konrada Sitki. Bo to właśnie historia, tradycje oraz osiągnięcia kształtują wizerunek szkoły jako placówki nowoczesnej, która do dziś stanowi ważny element w społeczności dzielnicy Kończyc.